Górnik Zabrze zainaugurował sezon od porażki. Przegrała drużyna Jana Urbana 0-2 z Radomiakiem. Nie spodziewanie goście z Radomia wywożą komplet z Zabrza. Cześć, kanał 365 dni, więcej dwa słowa o tym, co właśnie się wydarzyło. Mój pierwszy mecz Ekstraklasy obejrzany ze stadionu w tym sezonie. Natomiast muszę powiedzieć tak, emocji było, głównie w drugiej połowie, no i też wtedy oglądaliśmy te bramki. Mam wrażenie, że to zdecydowanie goście wyglądali dużo lepiej. Nie mówię tylko o tych bramkach, które oczywiście były konsekwencją indywidualnych błędów dla Nienawidzicy. Myślę, że słabszy moment. Ja też to rozumiem. Można nie do końca wejść dobrze w sezon. Nie wiem, czy ta szachowa koncentracja, czy gdzieś tam właśnie takie sprawy mentalne. Natomiast pewne jest to, że na pewno kibice dali dużo wsparcia i tutaj po stronie właśnie sympatyków Zabrzan duże ukłony, bo od razu jakby natychmiastowa reakcja, to były podziękowania, to były brawa, to były taki gest wsparcia w stronę bramkarza. Generalnie nie chodzi mi tylko o te gole, bo ja to rozumiem właśnie, że puścić takie, powiedziałbym, bramki dość przypadkowe, nie do końca jakby wypracowane przez gości, to oczywiście trzeba strzelić i też jakby Radomiak trzeba za to pochwalić, natomiast mam wrażenie, że tutaj jakby kulał przede wszystkim plan na ten mecz. Od początku Radomiak wyglądał dużo lepiej, te akcje gdzieś tam miały konkret, miały taką właśnie finalizację w postaci strzału z dystansu albo jakiegoś takiego lepszego pomysłu, natomiast Górnik rozbudził trochę apetyty, bo już w pierwszej minucie mogło być groźnie, tam Piotr Krawczyk zabrał się z tą piłką, natomiast gdzieś tam zaszwankowała komunikacja i w efekcie nie było z tej akcji wiele. Mam wrażenie, że właśnie Górnik źle wyglądał, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i konstruowanie ataków. Tutaj nie było oczywiście takiego zęba, te akcje nie funkcjonowały tak, jak powinny. Mam wrażenie, że jest to może jakiś taki efekt, powiedziałbym, pewnych zmian. Oczywiście karta Górnika została zmieniona, w większości jednak piłkarze grali ci sami w podstawowym składzie, a więc tylko jedna zmiana to jest Lukoszek, który nie pojawił się na drugiej połowie. Mam wrażenie, że piłkarz, który po prostu jeszcze musi wejść na swój odpowiedni rytm. Jednak mam wrażenie, że Górnik wyglądał bladziutko. Oczywiście ta drużyna imponowała w minionym sezonie, gdzie była ofensywna, gdzie była bardzo otwarta i ta gra no generalnie cieszyła oko. Tutaj mam nadzieję, że to może być taki zły, dobrego początek, natomiast ten mecz dzisiaj z Radomiakiem absolutnie nie wyszedł podopiecznym Jana Urbana. Jeżeli chodzi o gości, to naprawdę trzeba ich pochwalić, bo byli gdzieś tam konsekwentni, grali do końca. Oczywiście te bramki, tak jak powiedziałem zresztą wcześniej, no nie były jakby całkowicie wypracowane przez Radomiaka, no ale to też trzeba strzelić, trzeba gdzieś tam tą odpowiednią nogę dołożyć i to zamieścić w siatce. Świetny start sezonu gości, naprawdę trzeba ich za to pochwalić, no bo nie było to takie oczywiste. Mam wrażenie, że jednak faworytami byli piłkarze z Zabrza. Natomiast słaby początek Górnika. Przypominam sobie, że przed rokiem również Górnik przegrał na inaugurację, to był mecz z Krakowem, także nic się chyba nie stało. Myślę, że trzeba ciężko pracować, wrócić na swój odpowiedni rytm, no i gdzieś tam w drugiej kolejce już sięgnąć po komplet. Dzięki, oczywiście zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, to jest ten czerwony guzik na dole. Zachęcam także do przycisku lubię to pod filmem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.